Efata, uzdrowienie głuchoniemego. Opuściwszy Tyr i Sydon, Jezus wybrał się nad Morze Galilejskie, gdzie kontynuował swoją służbę. Czasami jednak odmawiał dokonania cudu, zwłaszcza kiedy świadkami mieli być faryzeusze, którzy w Niego nie wierzyli. W drodze nad morze do Jezusa podchodziło wielu ludzi z prośbą o pomoc w potrzebie i uzdrowienie. W pewnym momencie przyprowadzono do Niego głuchoniemego mężczyznę. Obecnie tacy ludzie uczą się w specjalnych szkołach, mogą czytać i kontaktować się z innymi za pomocą określonych znaków. W tamtych czasach wiele cierpieli, ponieważ nie mogli się z nikim porozumieć. Z wiarą w uzdrowicielską moc Jezusa podeszli do Niego pewni ludzie i zaczęli prosić, aby pomógł głuchoniememu człowiekowi. Wierzyli, że wystarczy jedno położenie rąk Chrystusa na chorych, a zostanie uleczony. Widząc ich szczerą wiarę i otwarte serca, Jezus wziął chorego w odosobnione miejsce, włożył swoje palce do jego uszu, a potem dotknął jego języka. Następnie spojrzał w niebo i zaczął się gorąco modlić do swojego Ojca. Pan Jezus powiedział do chorego: Efata, co oznacza otwórz się. Jaki cud! Nigdy wcześniej głuchy człowiek nie słyszał szumu morza, śpiewu ptaków, nigdy przedtem nie mówił. Jezus prosił go, aby nikomu nie opowiadał o tym, co się wydarzyło. Nie można jednak milczeć, kiedy sam Chrystus uzdrawia uszy i usta, dając możliwości, by słyszeć i mówić. Pan sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią, rozpowiadali ludzie wokół. Takie rzeczy mógł czynić tylko obiecany Zbawiciel. Dookoła nas są jeszcze tysiące ludzi, którzy nie słyszeli nowiny o Jezusie, bo nikt im do tej pory o Nim nie opowiedział. Wielu z nich ma nadal serce, które nie słyszy, i usta, które nie opowiadają o Bożej chwale. Prośmy naszego Boga, aby Duch Święty uzdrawiał nasz słuch i nasz język, abyśmy nigdy nie przestawali mówić o Jezusie Chrystusie, źródle prawdziwej miłości, dobroci i wiecznego życia. Na podstawie Ewangelii Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 37 oraz drugiego listu do Koryntian, rozdział 5. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści.
Drogi bracie i droga siostro, życzę wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.